Jakiś czas temu ukazał się pierwszy film z serii filmów o Paludarii. Opowiadałem Wam wtedy o tym właśnie zbiorniku 60 na 60 szerokości i 120 cm wysokości. Dość duży zbiornik i dzisiaj właśnie w tym odcinku opowiem Wam o systemie zraszania do tego paludarium, bo to będzie paludarium takiego lasu tropikalnego, deszczowego. Tak sobie to wymyśliłem. Jak już widzicie, pierwsze korzenie w tym paludarium są, ale jeszcze oczywiście nie jest nic urządzone. Na to jeszcze będzie trzeba poczekać. W tym odcinku zajmiemy się unboxingiem systemu zraszającego do tego paludarium. Opowiem Wam trochę o tym systemie. Aquascaping TV, zapraszam na film. Prezentowane tu przedmioty Exoterra zakupiłem w sklepie internetowym Terra Sklep. Jeśli ktoś będzie chciał coś więcej o tym przeczytać niż ja tu Wam opowiem, zapraszam do linka w opisie tego filmu. Tam właśnie znajdziecie link i do sklepu, i do producenta. Dobrze, jak wszyscy wiecie, zaczynam swoją przygodę z paludarium. Jeśli chodzi o akwarystykę, to jestem dobrze zorientowany w sprzęcie akwarystycznym, ale już w sprzęcie terrarystycznym i paludaryjnym niekoniecznie. W tym typie aranżacji, jaką sobie wymyśliłem do tego paludarium, powinien być zamontowany zraszacz, dlatego że wymyśliłem, że to będzie imitacja lasu deszczowego. Będą tam rośliny i zwierzęta, które potrzebują dość dużej wilgotności powietrza. Uczciwie powiem, że szukałem porad na temat tego na różnego rodzaju forach paludaryjno-terrorystycznych. Tam w większości przypadków ludzie idą, że tak powiem, po najmniejszej linii oporu i biorą tani sprzęt z Państwa środka. A w innych tematach na tym samym forum narzekają na to, co kupili z Chin. Niestety, jak mówiłem wcześniej, za bardzo nie jestem zagłębiony w temacie, dlatego stwierdziłem, że te różne fora paludaryjno-terrorystyczne nie są godne zaufania i wpadłem na pomysł, żeby po prostu spytać ludzi, którzy są związani z terrorystyką i paludariami. Znaczy tych ludzi, których znam osobiście przez internet, że tak powiem. I powiem Wam, że wielu ludzi łączy pasję akwarystyczną z paludariami i terrariami. A więc ci dobrzy koledzy polecili mi właśnie system firmy Exoterra. Z tego co pamiętam, to jedna z bliźniaczych firm Hagena lub Fluvala. Pomyślałem, znane marki w akwarystyce, to i musi też tutaj się sprawdzić, w paludarium. Wszystko skończyło się tak, że znalazłem dobrą ofertę w sklepie internetowym Terra Sklep i widzimy to na moim czarodziejskim białym stoliku. Znaczy, żeby być dokładnym i uczciwym, muszę powiedzieć, że system Monsoon Multi 2 jest od Terra Sklep, a całą resztę dokupiłem z innych źródeł. Przez dłuższy czas zastanawiałem się, ile do tego paludarium potrzebnych będzie mi dysz do spryskiwania i tak wymyśliłem, że jak dokupię jeszcze jakieś akcesoria, no to będzie ok. Ludzie związani z paludariami mówili mi, że warto też mieć pokarmy w zanadrzu, dlatego tutaj takie zakupy. Na przykład ważne składniki, które uzupełniają dietę, takie jak wapń i witamina D, od Exoterra. Zwierzęta, które będą tam mieszkały, muszą, że tak powiem, mieć zewnętrzną suplementację witaminy D i wapnia. Jest to w formie takiego proszku, którym posypuje się pokarm. Jeśli już właśnie jesteśmy przy pokarmach, to też zakupiłem pokarm, mączniki w puszce, 34 gram. Koledzy mówili od paludarium, że w czasach braku żywej karmy warto mieć coś takiego pod ręką.
Żeby urozmaicić dietę moim podopiecznym, dołożyłem jeszcze konika polnego z tej samej firmy i w tej samej wadze, czyli 34 gramy. Jak wszystko, w paludariach też pokarmy mam pierwszy raz, dlatego nawet nie wiem, ile tych koników polnych może znajdować się w takim pudełeczku. Jak będę karmił, to Wam pokażę. Tu widzimy rozbudowę do systemu Monsu, czyli dodatkowe złączki i przewody. Dwa przylepce, dwie dysze. Tu dodatkowe dwie dysze, nad którymi się cały czas zastanawiam. Nie wiem, czy będą zapasowe, czy dołożę jeszcze dwie i będzie w sumie 6. Jeszcze namówiłem się na pilota, który powinien kontrolować całe urządzenie, czyli zraszacza Monsu. No i teraz po uprzątnięciu wszystkiego tego, co pokazałem wcześniej, nasz główny bohater, czyli system zraszania Monsun Multi 2. Jest też system solo, ale ja wybrałem ten dlatego, że można ten system rozbudować o maksymalnie 6 dysz, co w moim przypadku wystarczy w zupełności. No właśnie, ale jak oglądają to doświadczeni paludaryści, no w sumie nawet nie wiem, czy tak to się odmienia. Proszę, żeby napisali w komentarzu, czy w paludarium 60 cm długie, 60 cm szerokie i 120 cm wysokie dać 6 czy 4 zraszacze. A może wystarczy tylko 2? Przypomnę tylko, że mają tam być rośliny i zwierzęta z lasu deszczowego. Teraz w tle oglądamy opakowanie, pudełko tego systemu i za chwilę wszystko to Wam wyciągnę i pokażę. Ok, żeby to wszystko poszło sprawnie, musiałem to wszystko wcześniej wyjąć, żeby Wam pokazać, co zawiera zestaw. System zraszania Monsun Multi 2 jest kompletnym systemem do zraszania terrarium, czy tak jak w moim przypadku paludarium. Do pojemnika zmieści się 8 litrów wody, więc naprawdę sporo. Ale tak naprawdę to nie wiem, na jak długo tej wody starczy. Dlatego kiedy już ten system uruchomimy, powrócimy do tego i wszystko Wam opowiem, na ile te 8 litrów starczy. Oczywiście wszystko to też jest uzależnione od tego, jak ten system często będzie się włączał i jak długo będzie działał. Ale o tym za chwilę Wam opowiem. Teraz biorę w dłonie coś, co by nazywało się głowicą w filtrach akwariowych. Nie wiem, czy tak to się nazywa, ale mniejsza z tym. Wiecie, o czym mówię. Tak czy siak, śmiało można o tym powiedzieć, że to jest cały mózg tego systemu. Można tu ustawić kilka bardzo ważnych parametrów, na przykład takich jak ilość powtórzeń zraszania, czy ilość zraszanej wody, którą można ustawić od 2 sekund, czyli taki lekki deszczyk, do 2 minut. W tym przypadku to chyba naprawdę taki potężny monsun. Budowa całego systemu jest naprawdę prosta i bardzo intuicyjna. Od dołu należy podłączyć taki kamień, który będzie zasysał wodę i gotowe w zasadzie do pracy. U góry podłączamy przewody, rozdzielacze, przyssawki i dysze. Wydaje się proste, ale jak to będzie, zobaczymy, jak będę montował. Całość uzupełnia zasilacz i instrukcja w języku polskim. Nie wiem, czy kochani to widać po mnie, ale naprawdę bardzo jestem podekscytowany i już nie mogę się doczekać, kiedy to moje paludarium wystartuje. Mam nadzieję, że Wy też czekacie na to i zobaczycie, czy sobie poradzę w ogóle z tym. Dużo ludzi mówiło mi, że branie się na tak duże paludarium jako pierwsze jest przysłowiowym strzałem w kolano, ale ja nie poddaję się, będę walczył, będę czytał, będę się edukował, aż w końcu według mnie koniec końców będzie taki, że dam radę i mam nadzieję, że trzymacie za mnie kciuki.
że mi się uda to paludarium jakoś urządzić. Znaczy, urządzić to tego raczej się nie boję, bo tam po prostu to jest akwarium, które trzeba zaaranżować do połowy tylko zalane wodą. Ale może trochę inaczej to funkcjonuje niż akwarium, no, raczej na pewno inaczej. Dlatego zobaczymy, jak to będzie i jak mi to wyjdzie. Wszystkich chętnych, którzy by chcieli zobaczyć, przeczytać coś więcej na temat właśnie takich sprzętów, zachęcam do odwiedzenia opisu. Tam będzie link do producenta i do sklepu, z którego właśnie ten zraszacz kupiłem. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Zapraszam na kolejny. Jak zwykle czekam na to, żebyście po prostu bardziej ochoczo pisali swoje komentarze, porady na temat paludariów. Jeżeli ktoś już ma doświadczenie w tej kwestii, śmiało niech napisze, na co uważać. Ja już się z Wami dzisiaj żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć.